Cześć. Straszne mrozy. Przyszły do Chicago i nie ma lekko. Przyjechałem w niedzielę do ciężarówki ją odpalić, wlać trochę antygelowego płynu do zbiorników i generalnie ogrzać trochę troszeczkę, bo następne dwie noce również będą bardzo, bardzo zimne. Jutro w poniedziałek jest święto Martin Luther, więc nie wiem, czy ładunki będą płacić dobrze, czy mi się nawet będzie chciało wyjeżdżać w poniedziałek w tym tygodniu, więc zobaczymy. Dlatego trok od piątku był zaparkowany i jak przyszły te straszne mrozy, myślę, muszę przyjechać i ogarnąć. Chciałem założyć filtr powietrzny do silnika po sezonie. Na zimę postanowiłem zakładać nowy, ale jest taka zimnica, że mi się nie chce, ja to zrobię kiedy indziej. Tak czy inaczej, ten filmik nagrywam, żeby opowiedzieć wam historię, która się nazywa Bardzo niefortunne rozpoczęcie roku 2024. Oto jest sytuacja z tego tygodnia, z poniedziałku. Przyjeżdżam do roboty rano, zaparkowałem sobie ciężarówkę na weekend pod niedaleko domu, na takim parkingu, gdzie często dość parkuje. Jest to właściwie parking Targetu, nawet nie Targetu, to jest Plaza, czyli parking sklepów komercyjnych, na którym ja często zostawiam trochę, jak przyjeżdżam w ciągu tygodnia do domu na noc, albo czasem w weekendy. Przyjeżdżam rano do roboty, trochę nie ma, zniknął. Bardzo mnie to zaskoczyłem, ale wiedziałem od razu, że oni scholowali mnie. Znalazłem tablicę informacyjną, zadzwoniłem na towing, podjechałem na towing, bo oni byli dwie milki i wzięli mi trochę, zabrali w nocy, skurczybyki. Nie wiem do końca, czy to jest legalne, czy nielegalne, bo na tym parkingu nie ma znaków, które mówią, nie można trokiem tam parkować, więc to jest takie, bardzo zostawia to w ustach zły posmak. Kosztowało mnie dużo pieniędzy, zapłaciłem $1500. Najpierw przyjechali, odpięli mi troka od załadowanej przyczepy, ja miałem ładunek na przyczepie. Zrobili dwie rundy, towing był dosłownie 2 mile od mojego parkingu na ich parking, więc zrobili w sumie 8 mil na dwie tripy i każdy trip kosztował mnie $750. $720, czyli w sumie 1450, taka przygoda, takie nieszczęście. Nie wiem, co tu robić, może macie jakieś porady, czy włożyć gdzieś jakiś complaint, jakoś ich zaskarżyć, pojechać na plazę, pokazać, porobić zdjęcia, że nie ma tam znaków przeciwko ciężarówkom. Nie wiem, jak się zachować, bo w tym miejscu dość sporo ciężarówek parkuje, tylko że część ich parkuje na ulicy, to tych nie ruszyli. A ruszyli podobno drugiego troka też, stołowali, który parkował również na tym samym miejscu co ja. No, głupia sprawa, nieszczęśliwa sprawa, bo ja tam parkowałem wielokrotnie, nikt się mnie nie czepiał. Ja tak myślę, że to się zdarzyło dlatego, że akurat w sobotę czy w piątek spadł śnieg. Ja zawsze tak udaję, że jakby śpię w troku, zakładam firanki, zasuwam firanki i idę do domu. A tutaj przy tym śniegu widzieli, że nikt z troka nie wychodził i do niego nie przychodził. Po prostu może mieli więcej odwagi na to, żeby to zrobić, bo widać było, że trok był nieruszany od dwóch dni. Nie wiem. Także taka durnota. Zgubiłem trochę pieniędzy. I tak to jest czasami. Lenistwo z jednej strony, bo nie chciało mi się jechać w piątek na jardę. Wracałem załadowany z granicy z Wisconsin, więc mówię, a korki, nie będę jechał na dół, na południe, tylko pójdę do domu. A potem w sobotę, przeparkuję go w sobotę, a potem w sobotę mówię, a jeszcze wszystko, podjechałem do troka, wszystko w porządku, trok stoi, co go będę ruszał, to już w poniedziałek rano i tak mam wcześniej wystartować. W niedzielę już nawet nie przyjechałem sprawdzić troka i lenistwo, za lenistwo się niestety płaci. Jaki jest morał tej historii? Morał tej historii jest taki, że nigdy nie znasz dnia ani godziny, co się może przydarzyć. Nic to,
ładunki płacą bardzo dobrze. Od 2 tygodni początek stycznia z reguły jest bardzo dobry. Widać, że jest mniej ciężarówek na truckstopach po tych regionach, gdzie ja się rozbijam i fajnie się teraz zarabia. Natomiast myślę, że ceny zaraz wrócą do normy. Już pewnie w tym tygodniu dużo ludzi wraca. Także tak to wygląda. I dodatkowa sytuacja, przyjechałem dzisiaj do Troka i wybuchły mi te butelki, ale to już chyba o tym mówiłem. Najważniejsze, że Trok odpalił, jedziemy dalej, zapłacić trzeba swoje frycowe. Nauczyłem się, żeby nie parkować więcej na tej plazie, jeżeli nie śpię w Troku. Co najwyżej będę parkował na ulicy. Albo zastanowię się, czy gdzieś nie znaleźć sobie parkingu bliżej domu, bo przyjeżdżanie tutaj za każdym razem trochę jest to upierdliwe, ale z drugiej strony większość ładunków ja i tak zbieram z południowej strony, czy nawet z Indiany. Więc jak ja zaparkuję bliżej domu, to potem i tak trochę będę musiał przejeżdżać przez te tyle to wayów, highwaye, korki. Co nie? Coś za coś, nigdy nie ma idealnej sytuacji. Najbardziej idealna sytuacja to jest, jak kupię dom z ziemią i będę parkował troka pod domem. Wtedy zaoszczędzę na parkingu i nie muszę tracić czasu, żeby coś przy troku porobić, podjechać gdzieś, coś porobić. Sam mogę wymieniać olej u siebie i tak dalej. To była idealna sytuacja. Także tyle z takiego wyjścia w stylu nieszczęścia. Ale nigdy nie wiadomo, czy to było nieszczęście, czy to racjonalizując to tak, czy może to było szczęście. Może jakbym zdecydował się jechać do jardy, miałbym wypadek. Nie wiadomo. Okej, to na razie. Bye. Chicago, mamy teraz straszne mrozy po minus 20 stopni, coś takiego, 25. Przyjechałem do Troka go odpalić, filtr nowy założyć i zobaczyć w ogóle, czy mi się paliwo nie zdzielowało. Może zanim go odpalę, to dzwonię do kolegi się poradzić. Ale przychodzę do Troka, patrzcie, co się stało. Lodówka. Miałem w lodówce wodę gazowaną Topo Chico meksykańską i wybuchła. Niestety rozsadziło wszystko i jest bajzel i bałagan. Trzeba to posprzątać i 3-4 dni wielkich mrozów. Chyba mi się nie chce za bardzo iść do roboty w poniedziałek, może wezmę wolne. Zobaczymy.